Witam wszystkich. Po około rocznej przerwie pierwszy raz odpaliłem S-a. S jest na razie trochę zdemontowany. Widać, brakuje mu zbiorników płynu i paliwa. I ciekawostka. S pracuje na zwykłym oleju przekładniowym. Tutaj w tym oto zbiorniczku jest olej przekładniowy. Może troszeczkę dymek widać z rury wydechowej, ale silnik normalnie pracuje. A że tego oleju mam dużo, to myślę, że sobie trochę na nim popracuje ten silniczek. Teraz tak, jak to wygląda rozrząd? Mamy zdjętą osłonę. Zobaczcie, jak to fajnie pracuje. Maszyna pomimo swoich lat, jak widać, pracuje pięknie. Myślę, że wkrótce S zostanie zaprzęgnięty do pracy z pompą hydrauliczną, która będzie napędzać łuparkę. A więc mamy przy zasilaniu olejem grafitowe źródło mocy. Teraz dodamy troszkę obciążenia. O tak to się. Daje radę maszyna. Na razie nie gasimy, niech sobie popracuje po zimie. Toporne i proste.